Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj hit każdej imprezy, pizza jak z pizzerii. Przepis, który wydałam w świat tyle razy, że praktycznie przestałam liczyć, co chyba oznacza, że pizza jest dobra. Ciasto jest bardzo proste, natomiast bardzo ważna jest tutaj technika pieczenia, dlatego że ja piekę tę pizzę w piekarniku, a osiągam taki efekt, jakby była pieczona w pizzerii. I krok po kroku pokażę metodę, do której doszłam drogą prób i błędów. Naprawdę warto spróbować. Wychodzi za każdym razem. Polecam. Do miski wsypuję 3 szklanki mąki. Może być zwykła mąka pszenna. Ja wsypuję 2 szklanki mąki tortowej i 1 szklankę zwykłej mąki pszennej typu 500. Do mąki dodaję 1 płaską, niepełną łyżkę stołową cukru, czubatą łyżeczkę soli, odrobinę ziół, ja dodaję przyprawę włoską, paprykę czerwoną, słodką, tak na czubku trzonka łyżki. To opcjonalnie, te przyprawy można dodać, ale nie trzeba, one wzbogacają smak ciasta. I również opcjonalnie otręby pszenne i płatki owsiane, lub tylko otręby, lub tylko płatki. Ja dodaję 2 garście płatków owsianych, wówczas ciasto będzie, nazwijmy to, bardziej zdrowe. Mieszam suche składniki. Do tej samej szklanki, którą odmierzałam mąkę, wkruszam 5 deko świeżych drożdży. Dodaję 3 łyżki oleju. Odrobinę cukru. I uzupełniam ciepłą wodą. Będę potrzebowała całą szklankę tego płynu, ale najpierw wlewam połowę, po to, żeby dobrze rozprowadzić drożdże. One muszą się dobrze rozpuścić. Uzupełniam wodą. Woda musi być naprawdę ciepła, ale taka nie za gorąca. Wlewam do mąki. Mieszam dokładnie łyżką. Kiedy mąka zbierze już całą wodę i łyżka nie za bardzo nada się już do mieszania ciasta, przechodzę do zagniecenia ciasta ręką. Idzie to naprawdę bardzo szybko. Nawet nie przykładam go na stolnicę, zagniatam go dokładnie w misce. Powinno być bardzo mięciutkie. Gdyby było za twarde, można dolać jeszcze trochę wody. Wszystko zależy oczywiście od mąki. Kiedy wszystkie składniki wchłoną się już w ciasto, a ono stanie się sprężyste i elastyczne, naprawdę zajmuje to maksymalnie 3 minuty, zbijamy ciasto w kulkę. Lekko spłaszczam. I zostawiam w misce pod przykryciem. Ono sobie będzie rosło, a ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem pozostałych składników. Składniki oczywiście według uznania, ale nie ma pizzy bez żółtego sera, więc najpierw ścieram żółty ser na tarce o grubych oczkach. Dzisiaj trochę inna odmiana sosu pomidorowego, dlatego że skończył mi się koncentrat pomidorowy. Normalnie robię tak, że rozcieńczam koncentrat, 3 łyżki koncentratu odrobiną wody, dolewam oliwę z oliwek, ząbek czosnku i zioła. Natomiast teraz dodam trochę sosu cygańskiego. Jeśli nie mamy sosu cygańskiego, to dowolny pikantny sos pomidorowy, na przykład ketchup. Tak, żebym miała mniej więcej 1/3 szklanki. Będę udawała, że to jest już rozcieńczony
koncentrat pomidorowy z wodą. Teraz dodaję odrobinę oliwy z oliwek, mniej więcej pół płaskiej łyżeczki do herbaty. I normalnie do koncentratu pomidorowego dodałabym dwa ząbki czosnku, ale ponieważ sos cygański jest bardzo pikantny, dodam tylko jeden taki niewielki ząbek czosnku oraz odrobinę ziół, to jest przyprawa włoska. Dokładnie wymieszam i odstawię na bok, żeby smaki się przegryzły. W tym czasie pokroję wędlinę, cebulę, pomidory, paprykę. Piekarnik nagrzewam do 250 stopni Celsjusza na termobiegu, żeby było szybciej. Piekarnik nagrzewam z blachą, na której będzie się piekła pizza. Zależy mi na tym, żeby ta blacha była mega gorąca, kiedy będę na nią przykładać pizzę. To bardzo ważne. Piekarnik się nagrzewa, a ja tnę składniki na ciasto. Czas zająć się formowaniem pizzy. Ja mam taką podkładkę zwykłą, którą można kupić w Ikei. Ona mi wyznaczy kształt pizzy. Przycinam papier do pieczenia kwadrat, który dokładnie pokryje mi to koło. Oczywiście można spokojnie sobie dać radę bez takiej podkładki, ale jest mi łatwiej, bo wówczas wychodzi mi fajne, idealne koło o rozmiarze, które mieści mi się w piekarniku. Widać, że ciasto już bardzo ładnie wyrosło. Tak jak mówiłam, jest to ciasto na dwa placki, więc przekroję je teraz na pół. Wezmę jedną połówkę, uformuję z niej kulkę. I teraz tak, żeby poszło łatwiej, ręce smaruję sobie kapką oleju. Rozsmarowuję ten olej na papierze do pieczenia, wówczas pizza odejdzie mi łatwiej, ale też będzie się łatwiej rozprowadzać. I maksymalnie rozciągam ciasto w koło. I teraz dłońmi nadaję mu kształt koła. Tak przygotowaną pizzę smaruję niewielką ilością oleju bądź oliwy z oliwek, jak kto lubi. Takie posmarowanie placka olejem bądź oliwą spowoduje, że ciasto będzie bardziej chrupkie, bo nie wsiąkną składniki do środka. Teraz sos. Połowę sosu przekładam na placek. Gorącą blachę, która nagrzewała się w piekarniku, wyjmuję teraz na kuchenkę. Zamykam piekarnik, żeby ciepło mi nie uciekło. I bardzo ostrożnie przenoszę moją pizzę na nagrzaną blachę. Chodzi o to, żeby ona miała bezpośredni kontakt. Wsuwam papier do pieczenia prosto na blachę, którą teraz wstawiam do piekarnika. I piekę w 250 stopniach Celsjusza. Najlepiej na termoobiegu, co wówczas jeszcze zwiększy temperaturę, przez mniej więcej 8 minut. Po 8 minutach zobaczę, jak będą wyglądały składniki na wierzchu. Jeśli będą zbyt przypieczone, to wyłączę. W zależności od tego, jakie są składniki, to może trwać od 8 do 10 minut. W tym czasie przygotowuję drugi placek. I pizza jest gotowa, żeby ją wkładać do piekarnika. W tym czasie pierwszy placek już się upiekł, będę go wykładać.
Pizzę układam nad zlewem na kratce, w tak zwanym łóżce, po to, żeby ładnie odparowała. Dzięki temu będzie fajna, chrupiąca po pokrojeniu. Stawiam ją na jakąś minutkę, dwie i w tym czasie wkładam do piekarnika drugą pizzę. Pizza jest jeszcze bardzo ciepła. Przekładam ją teraz na deskę. Słychać, jaka jest ładnie chrupiąca od spodu. I kroję w trójkąty. Trójkąty przekładam jeszcze na ruszt. Są ładne, chrupiące od spodu. W środku ciasto jest pulchne. Z wierzchu przypieczony serek. Naprawdę aż ślinka cieknie. Jeśli ktoś nie lubi skórki na pomidorach, to teraz jest idealny czas, żeby ją ściągnąć. Nam ona nie przeszkadza. Ale kiedy mamy gości, którzy nie lubią tej skórki, właśnie teraz zdejmuję. Ona bardzo ładnie odchodzi od miękkich, upieczonych pomidorów. Pizza gotowa do podania. Nic tylko wołać domowników i krzyczeć smacznego!